Kochani, na początek zapytam się o takie piłkarskie powiedzenie, że suma szczęścia musi równać się zeru. Wiosną kilka razy to my w doliczonym czasie gry odwracaliśmy losy spotkania. Czy myślisz, że teraz gdzieś ten początek sezonu, ten mecz ostatni, gdzieś to wyrównuje? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy wyrównuje, czy nie, ale tak szczerze wydaje mi się, że nie byliśmy w ogóle gorszym rywalem od Wigrów. Nawet mi się wydaje, że w tej pierwszej połowie też byliśmy lepszym zespole. Może dzisiaj zmienię zdanie, jak obejrzymy wideo i zanalizujemy te wszystkie nasze błędy, ale też i pozytywne sprawy, ale tak z boiska mi się wydaje, że też byliśmy lepszym zespołem niż Wigry i że nie mieliśmy szczęścia, bo tak na razie dostaliśmy pierwsze dwie bramki no, z dystansu, także takie bramki niestety wpadają i to jest piłka, także my też mogliśmy takie same strzelić, nam się nie udało. Gdzieś ta pierwsza bramka chyba też mocno ustawiła to spotkanie, bo na pewno wszystkie plany, które gdzieś sobie zakładaliście w głowie przed szatniami z trenerami, gdzieś to pewnie legło w gruzach. No po dwóch bardzo, powiedziałbym, bardzo dobrych meczach w naszym wykonaniu przyszedł mecz z Wigrami z Łokami i mieliśmy trochę problemu, powiedzmy, pierwszych 10-15 minut z organizacją w ogóle gry przeciwnik, kto wykorzystał. Także nie wydaje mi się, że oni jakoś tam nas piłkarsko byli lepsi i że zasłużonie wygrali ten mecz. Wydaje mi się, że my kontrolowaliśmy ten mecz, ale niestety przegraliśmy go, bo taka jest niestety piłka. Gdzieś wiosną już to potwierdziliście, że jesteście takimi królami horrorów. Lubicie gdzieś odwracać losy spotkania, czy decydować o nich w końcówce. No i początek tego sezonu to potwierdza, no bo jednak mecz z GKS-em Katowice świetny w waszym wykonaniu, ale z Górnikiem Zabrze już trzeba było gonić wyniki w końcówce fantastycznie, że tak powiem. Praktycznie pokazaliście, że jesteście dużo lepsi od ekstraklasowego zespołu. Z Wisłą Płock, gdzie przegraliśmy, też pokazaliście kawał dobrej piłki. No i ten ostatni mecz, gdzie chyba najlepsze świadectwo to ten doping w 60-65 minucie, gdzie kibice widzieli, że gracie lepiej, macie przewagę. Gdzieś powiedz, jest to w was, że wy w każdym momencie możecie odwrócić losy spotkania, gdzieś do końca macie tą przewagę jakąś fizyczną, nie wiem w czym ta przewaga. Nie, dokładnie, w czym dokładnie jest przewaga, ale tak z boiskiem mogę powiedzieć, że czujemy się dosyć pewnie, także to my kontrolujemy grę, my myślę, że mamy przewagę cały czas, stwarzamy też sytuacje, pół sytuacji, z której też mogą bramki wpaść i w końcu, nie wiem dlaczego, może przeciwnik w końcu fizyczny, może przeciwnicy w końcu końcówki meczu fizycznie siadają trochę i my to wykorzystujemy. Oczywiście nie chcemy tak, chcemy oczywiście, żebyśmy też pierwsze bolowe no, wygrywali zdecydowanie 2-3-0, drugie też dobić przeciwnika. Też myślę, że kibice się też ucieszyli, jakby zobaczyli przynajmniej jeden taki nasz mecz, bo ja nie pamiętam, kiedy tak ostatni raz było. Teraz kolejne spotkanie i trzeba powiedzieć, że kolejne ciężkie z dodatkowym smakiem dla kibiców. W tym sezonie na razie leżą wam takie mecze, gdzie kibice dopisują, czyli można spodziewać się, też zresztą chyba wam się trochę lepiej gra z dobrymi zespołami, które są otwarte. Czy myślisz, że Arka Gdynia przyjedzie na otwarty mecz? No tak, myślę, że Arka Gdynia przyjedzie na otwarty mecz. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciężki mecz. Tak naprawdę nie wiadomo, czego się my mamy spodziewać, bo Arka Gdynia teoretycznie jest no, jeden z kandydatów do awansu, może najmocniejszy przeciwnik w tej lidze, ale tak samo i Wisła Płock tak samo była, a byliśmy lepszym zespołem o nim, tak mi się przynajmniej wydawało. Także nie wiadomo, czekuję bardzo ciężki mecz, dobrą atmosferę i mam nadzieję, że wygramy. Na pewno gdzieś byście byli bardziej zadowoleni, gdyby były dwa punkty więcej, choćby po remisie, ale chyba też możecie być zadowoleni z tego, że możecie liczyć na wsparcie kibiców, bo trzeba przyznać, że w tych spotkaniach na początku sezonu gdzieś te trybuny wam pomagają. No tak, zgadza się, bo kibice teraz ostatnich meczach tworzą świetną atmosferę i to nam na pewno daje skrzydła, żebyśmy trochę lepiej grali, wyciągali swoje maksimum w tych ostatnich momentach meczu, a i w ogóle, żebyśmy lepiej funkcjonowali jako zespół. Gdzieś typ na sobotę? Jakiś próbujesz? Nie chcę nic typować. Tak. To my 3 punktów życzymy.